Fundacja Pomysłodalnia złożyła projekt o nazwie Inspirownia, której głównym bohaterem jest Wejherowo. Projekt został zakwalifikowany w konkursie Lechstarter. Teraz wszystko zależy od mieszkańców. Zwycięży bowiem 5 projektów, które otrzymają największą liczbę głosów. Idea, która została podana w projekcie, w grancie Lechstarter, idealnie wpisuje się właśnie w Wejherowo. A miejsce, w którym jesteśmy, czyli w parku przy muzeum, idealnie pasuje i tutaj będzie bardzo dużo działań podjętych właśnie w ramach tego projektu. Centrum to budynek Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie i przynależący do niego park, ale projekt obejmuje całe miasto. Inspirownia będzie zagospodarowywać przestrzeń miasta dla innowacji społecznych i kultury. Projekt skupia 2 aspekty. Pierwszy to społeczny. W ramach działań społecznych przewidzieliśmy wybudowanie, oczywiście jeśli wygramy, to cały czas będę powtarzać, jeśli zajmiemy jedno z pierwszych 5 miejsc, budowę stołu inspiracji, ogromnego stołu, przy którym będzie mogło usiąść co najmniej 20 osób i przy którym będziemy się spotykać, wejherowianie, urzędnicy, artyści, aktywiści i będziemy szukać jak najlepszych rozwiązań dla Wejherowa. Będziemy mogli w sposób niebanalny dokonywać konsultacji społecznych. To będzie stół porozumienia, wymiany dobrych praktyk, sieciowania, dialogu. Będzie również mały stół inspiracji, tak zwany mobilny, który będzie jeździć po całym Wejherowie. To tylko jeden z elementów zawartych w projekcie. Kolejnym będzie m.in. Festiwal Inspiracji. Drugi aspekt skupia działalność w sferze kulturalno-artystycznej. Między innymi będzie chyba pierwszy w dziejach Wejherowa nocny, plenerowy spektakl stacyjny pod obiecującym tytułem Tajemnice Jakuba Wejhera. Projekt wsparło miasto Wejherowo oraz powiat wejherowski. Włączamy się we wszystkie projekty, które pokazują nasze miasto takim, jakim jest, czyli prawdziwy obraz naszego miasta, rozwijającego się miasta ze wspaniałymi mieszkańcami, bardzo kreatywnymi i pomysłowymi. Pokazuje także budżet obywatelski, wiele inicjatyw, wspaniałe organizacje pozarządowe, które działają na terenie miasta Wejherowa. Mamy Filharmonię Kaszubską, bibliotekę, wiele innych instytucji, które działają na rzecz tego miasta, w związku z tym zachęcam wszystkich do tego, aby głosować na ten projekt. Bardzo pozytywna inicjatywa, włączymy się bardzo chętnie. Wejherowo jest stolicą powiatu wejherowskiego, taką duchową stolicą Kaszub. Tutaj w Wejherowie są siedziby naszych też instytucji kultury, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, która jest też partnerem tej akcji, też Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie. Tu w Wejherowie też nasze szkoły mają siedziby, także cała społeczność tutaj powiatu będzie chciała włączyć się w tą akcję. Głosować można do 17 maja. My jesteśmy w kategorii grant i w tej kategorii jest aż 20 projektów. Przechodzi tylko 5 pierwszych, więc liczy się liczba oddanych głosów. Głosować można poprzez stronę lechstarter.urbanforums.org lub poprzez stronę www.pomysłodalnia.pl, gdzie znajduje się odnośnik.